大家好，欢迎大家来到我家乡的最大的教堂。这个地方就是新教的耶稣教堂。这个教堂按照本来的安排，容纳得了8000个人。但是现在大家可以看一看，2层的空间用作博物馆了。那么我们今天来讲宗教吗？不是哦，今天的题目就是管。 Dzień dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj w moim skromnym studio w centrum Warszawy, gością mojego bardzo serdecznego kolegi Janka, który jest z kościoła ewangelicko-augsburskiego. Zgadza się, bardzo mi miło. Cieszę się, że mogę dzisiaj tutaj się z wami spotkać. I co nieco dzisiaj powiem i o swoim kościele, i o swojej wierze. I mam też parę pytań do Jana. Mamy w ogóle do siebie bardzo dużo pytań. Bardzo dużo pytań. Jako, tak mi się wydaje, członkowie kościołów, które dla siebie nawzajem są mocno egzotyczne. Takie jest moje wrażenie, chociażby w Polsce, że jesteśmy gdzieś tam czymś bardzo podobnym. To znaczy mormoni, amerykański kościół, czyli Zachód, luteranizm, czyli Niemcy, czyli Zachód. W ogóle jest jakieś pojęcie tych dwóch kościołach. Tak. Bo jednak mówiąc o kościele luterańskim, to już jest nawet nieźle, jeżeli ktoś kojarzy też takie pojęcie. Myślę, że hasło mormoni ludzie będą kojarzyć, ale jeżeli ktoś by powiedział Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dniach Ostatnich, myślę, że zdecydowanie nie dzwoniłoby w żadnym kościele. Różnych wyznań, tak. A propos, natomiast tak, tutaj trzeba zwrócić uwagę. Z uwagę trzeba zwrócić na jedną rzecz. To, co naprawdę bardzo mnie zastanawia często, to jest to, że jak się mówi o mormonach, ludzie myślą, aha, Amisze. Tak, jak się mówi o świętych, no wiadomo jakie jest skojarzenie, natomiast jeszcze w dniach ostatnich, a to jak coś nie wiem, tam alarmiści pewnie, prawda, zaraz koniec świata według nas nastąpi, no więc koniec świata nastąpi, to nie trzeba być wierzącym czy nie, to są tylko prawa fizyki. Życie Ziemi, jak długo by nie istniało, jest też ograniczone. Zostawmy ten bolesny temat, tak. Wpadłem na pomysł, że starym chrześcijańskim zwyczajem napiszemy do siebie kilka listów. Drogi bracie w wierze, w niewierze. Tak. Pozdrowienia dla zboru z Warszawy. Co to jest dla ciebie reformacja? W ogóle zacznijmy też od tego, że celem Lutra nie była reformacja. Reforma kościoła owszem, ale reformacja w takim kształcie, jakim koniec końców wyszła, nie było jego głównym założeniem. Także jednak wydaje mi się, że to, co Luther też mówił o codzienności chrztu, to jest taka trochę odpowiedź na to, czym jest dla mnie reformacja. Dla mnie reformacja to jest właśnie codzienna reformacja, codzienny chrzest. To znaczy, codziennie przypominasz sobie to, w co ty wierzysz, codziennie zadajesz sobie pytania, codziennie kwestionujesz swoją wiarę. Myślę, że człowiek wierzący bardzo często waha się, wątpi, ale codziennie się utwierdza w tej swojej wierze. Znajduję odpowiedzi. Dla mnie reformacja to jest przede wszystkim duchowa odnowa codzienna. Codzienna reformacja, Ecclesia Semper Reformanda. To jest dla mnie też, co się dzieje tu i teraz w sercu człowieka, a nie na jakimś poziomie administracyjnym czy jakimś wyżej tam. To jest akurat interesujące bardzo, bo to, co powiedziałeś w tym momencie, może faktycznie powinienem dokonać jakiejś osobistej reformacji tego, czym dla mnie jest reformacja. Ja reformacji nie trawię. Reformacja w tej wersji, którą zastała ludzkość po Lutrze, jest niepokojąca. W ogóle jeżeli chodzi o postać samego Marcina Lutra, jest ona niepokojąca. Już nie mówię o jego osobistych poglądach i absolutnie nie będę ich przypisywał wszystkim luteranom, wszystkim ewangelikom. Nie. Luter to Luter, a to, co on stworzył dobrego, to dobrego. Co sam gdzieś tam rozrabiał, jego sprawa i nie nam to osądzać. To należy już tylko, to jest między nim a Bogiem. Natomiast jest taka jedna rzecz, że tak się zastanawiam czasami, no gdzie to ta reformacja Kościoła, która doprowadza do tego, że właściwie nie dochodzi do reformacji, czyli zgodnie ze źródłosłowem przywrócenia formę kościoła, prawdziwego, autentycznego kościoła, tylko po reformacji, trochę później, a wkrótce, bardzo szybko, w ostatnich dwóch wiekach, w przyspieszonym tempie, powstaje bardzo dużo kościołów niezależnych, właśnie czasami nierzadko, niebywale się zwalczających. Gdzie to ta reformacja? O co chodzi w ogóle? Tak?
to mnie zawsze niepokoiło, jeżeli chodzi o reformatorów, jeżeli chodzi o reformację. Musiałbym powiedzieć, że byłbym zrażony do luteranizmu, gdyby nie Filip Melanchthon, tak, który bardzo, bardzo tak spokojnie akurat podchodził do tych wczesnych poglądów reformatorów właśnie Kościoła katolickiego, bo że musimy tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Reformacja Lutra jest reformacją katolicką. Zgadza się. To jest reformacja katolicka. Chrystiański, który, że tak powiem, nie miał na celu stworzyć czegoś zupełnie katolickiego. Nie, on chciał, żeby po prostu jednak... No też dokładnie nie wejdziemy mu do głowy, żeby dokładnie wiedzieć, cóż, jakie miał myśli, pisząc swoje, czy to artykuły szmalkackie, czy pisząc... Czy duży katechizm, katechizm, tak? Czy mały katechizm. Natomiast... To, co też wcześniej powiedziałeś, czy po prostu reformacja wniosła więcej dobrego czy złego, to też jest takie, wiadomo, że też arbitralna kwestia, ale często się zarzuca po prostu, że po reformacji kościoły przybywało jak grzybów po deszczu i to po prostu było destrukcyjne, koniec końców, że jednak to ludzi nie łączyło, a bardziej dzieliło. A to jest coś bardzo niebezpiecznego. I też myślę, że podziwiam jednak Kościół rzymskokatolicki, to, że jednak mimo tego, że faktycznie na przestrzeni lat bardzo się ewoluował, to jednak w zasadzie jest to dalej jedna ta sama instytucja, która w zasadzie też trudno, nie mam też takiej dokładnej wiedzy, a może ty, Janku, byś powiedział, wydaje mi się, że po prostu na całym świecie jednak w zasadzie mówimy o tym samym jednym kościele, a popatrz, na przykład w przypadku kościoła ewangelickiego czy kościoła ewangelicko-augsburskiego, tutaj z parafii do parafii potrafi być trochę przepaść, w sensie i to w formie, czy też w duchowości danego zboru. Znaczy ja się wychowałem w kraju katolickim, ale akurat jeśli chodzi o teologię, specjalizowałem się w prawosławiu. Ale to właśnie a propos tego prawosławia, tutaj muszę powiedzieć bardzo jedną istotną rzecz, bardzo blisko mojemu sercu. Czymś, czym straszono łacinników, tak jak mówiono jeszcze w późnym średniowieczu, za to, że odpadli od prawosławia. Tak wygląda schizma wschodnia z punktu widzenia Rosji, Grecji, tak? To jest odejście Rzymu i papieża rzymskiego od prawdziwej świętej wiary katolickiej. Katolickiej, żeby było jasne, i powszechnej, i jedynej. Tak, zobaczycie, będziecie dzielić się dalej. To się nie zatrzyma. Działalność Lutra doprowadza do tego, że po dziś dzień niektórzy teolodzy prawosławni sobie myślą, a nie mówiliśmy, proszę bardzo, było zostać w świętej cerkwi. Tak, teraz macie same problemy. Właśnie jako mormon stałem się apologetą prawosławia. To ciekawe, zastanówmy się. To, co na przykład mnie bardzo uduchawia, uwznośla, to kiedy ja mam na przykład okazję, słyszeć brzmienia cerkiewne, kiedy taką ten mistycyzm i po prostu takie zbliżanie się tu i teraz też w tym cielesnym wymiarze, do Boga. Duchowość chrześcijańska zachodnia jest u Boga. Tak. A w ogóle już protestant, znaczy powiedzmy już tamte, w zależności od tego, jakim protestantyzmie mowa, ale przynajmniej w luteranizmie jest to mocno też wykastrowane z jakichś uniesień, wrażeń duchowych. Jednak bardzo mam wrażenie, że już mam wrażenie, że to bardziej Kalwini, jeżeli już chodzi o takie naprawdę, może i nie samobiczowanie się, ale to po prostu ograniczenie jakichś rzeczy misterialnym, kadzidłom mówimy serdecznie, nie? Ma być tylko pismo, tylko analiza logiczna, ścisła, nie ma w tym miejsca na jakieś duchowe, wręcz transcendentne uśmiechnięcia tu i teraz za sprawą brzmień, zapachów, widoków, nie? To raczej wydaje mi się, że to jest coś, w czym naprawdę możemy to zazdrościć, możemy się też trochę nauczyć. To też daje inną perspektywę. A tutaj muszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeszcze minutę temu myślałem, że wytnę z tego filmu to, co powiedziałeś, że protestantyzm, zachodnie chrześcijaństwo zostało wykastrowane z tego mistycyzmu prawosławnego, ale tak sobie pomyślałem, czemu nie, tak? To znaczy to, czego brakuje zachodniej duchowości chrześcijańskiej, czego też mocno brakuje Kościołowi Jezusa Chrystusa Świętych Ostatnich, to jest namiętność wiary. Wiara wschodniochrześcijańska jest żywa. We wschodnim chrześcijaństwie nie ma podziału duchowe, cielesne. To jest jedno i to samo. Duchowość jest obecna w cielesności i cielesność jest miejscem przebóstwiania się człowieka. Tak? Proszę, na twoje ręce kładę kopertę tę. Już się boję. Jak mormoni odnoszą się do słów Jezusa? Strzeżcie się fałszywych proroków. Czy Józefowi nie zarzucano fałszywego prorokowania? Jak udało się temu młodemu chłopakowi pociągnąć ze sobą taką rzeszę ludzi? Wiesz co, jeżeli chodzi o to ostatnie pytanie,
Zacznę od końca. Trudno mi powiedzieć. Tutaj właściwie dotykamy tak naprawdę spiskowej teorii dziejów. Właściwie czy Józef Smith był marionetką, czy Józef Smith był inscenizatorem tego całego dzieła, czy za tym wszystkim stał Duch Święty. I tutaj możemy tworzyć i tworzyć i tworzyć i patrzeć, jak rozwijał się Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Na początku Józef Smith, który jest osobą bardzo wpływową, potem coraz bardziej traci na znaczeniu. Dochodzi do konfliktów już w czasach istnienia, w początkach istnienia Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, nie wspominając już o tym, a to jest pokłosie tych konfliktów, że po śmierci proroka w początku 40 lat XIX wieku dochodzi momentalnie do słynnego kryzysu sukcesyjnego i Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, mormonizm dzieli się na po raz pierwszy na dwie główne gałęzie, czyli na świętych z gór skalistych, czyli nas, oraz na świętych Strelii, którzy później przyjmują nazwę zreorganizowany Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Dzisiaj znani są jako społeczność Chrystusowa. Czy zarzucano Józefowi herezję, fałszywe prorokowanie? Oczywiście, że tak, od samego początku. To jest coś, czego Józef dowiaduje się podczas drugiej wizji. Twoje imię będzie znane dobrze i bardzo źle wśród wszystkich narodów świata. Jak patrzę sobie, jakoś widzę w tym spełnienie się tych proroczych słów anioła Moroniego, w tym, z jakim wielkim entuzjazmem ludzie podchodzą do mormonizmu oraz z jaką nieprawdopodobną żółcią nienawiścią. Właściwie mormonizm z mojej perspektywy wywołuje tylko te dwie skrajne reakcje. I to jest niesamowite. Niemaletnich. Niemaletnich. Jeżeli tylko ludzie się dowiadują czegoś więcej, albo jest to entuzjazm, który nie kończy się konwersją do naszego kościoła, niekoniecznie, ale duży entuzjazm, zainteresowanie albo odraza. Fałszywi prorocy byli, zanim Jezus powiedział te słowa, fałszywi prorocy byli w czasach, gdy Jezus powiedział te słowa, a trzeba zwrócić uwagę na to, że w pierwszym wieku, kiedy działał Jezus z Nazaretu, syn czcigodnej dziewicy Maryi, jest już paru proroków. Wtedy w jego czasach działają prorocy równocześnie. Ewangelia odnotowuje jednego, Szymona Maga. Mówi się też, że takie są te badania, dzisiaj się zauważono z punktu widzenia historii, że Kajfasza uważano za takiego kandydata na proroka. To był bardzo wpływowy arcykapłan w odróżnieniu od swoich poprzedników. Uważano, że jeżeli ktokolwiek doprowadzi do uniezależnienia się Judei spod buta Rzymian, to będzie właśnie Kajfasz. Ale ich było dużo więcej. We wszystkich ekranizacjach, we wszystkich pseudobiograficznych, fabularyzowanych filmach opartych na czterech Ewangeliach, tylko w jednej jest mowa o tym, jak dużo było wtedy tych rywalizujących ze sobą proroków, a filmem tym jest żywot Briana, Terry'ego Gilliama. Bogu niech będą dzięki za Terry'ego Gilliama. Ktoś na to zwrócił uwagę. Pytanie o samego Józefa Smitha. Czy Józef Smith był fałszywym prorokiem? Józef Smith popełnił wiele błędów. Józef Smith miał nie wydawać, nikomu nie pokazywać pierwszego manuskryptu Księgi Mormona, to znaczy Księgi Lechiego, i się nie posłuchał. Dlatego też dzisiaj nie mamy Nie wiemy, gdzie ona jest. Podobno została spalona, tak? Podobno została spalona, troszeczkę nie chce mi się to osobiście uwierzyć, ale to jest takie moje własne przypuszczenie. Sądzę, że ona gdzieś jest. Prędzej czy później ją odkryjemy, podobnie jak i wiele innych pism, ponieważ jak lubię powtarzać jako członek tego kościoła, objawienie jeszcze się nie skończyło, jeszcze będą nowe pisma, będą nowe objawienia. Według mormonizmu przyszłość chrześcijaństwa jest, religia jest dynamiczna. Troszeczkę tak było we wschodnim chrześcijaństwie pierwszych wieków. Po dziś dzień możemy obserwować w niektórych cerkwiach ikony, na których namalowane są zasłony. To są rzeczy, które dopiero zostaną objawione. Takie ikony, takie freski, które przedstawiają tylko zasłony, są obecne chociażby w kaplicy na tak zwanym Zamku Lubelskim. W Lublinie nie ma zamku, tam jest więzienie carskie. Ze względu na to, jak ono wygląda, nazywane jest Zamkiem Lubelskim. Natomiast właśnie tam, w tej starej, sprzed Władysława Jagiełły kaplicy, są ikony przedstawiające historię biblijną oraz zasłony. Namalowano zasłony. Zasłony pokazują
te rzeczy, które dopiero zostaną objawione. Prawosławie gdzieś tak naprawdę czeka na nowe objawienia, na kolejne objawienia. No, dla nas nowe objawienia, kolejne objawienia są elementem doktryny, tak? Bóg nie zamilkł, tylko cały czas coś objawia przez swoich proroków i nie tylko przez nich. Nie jest wcale powiedziane, że przez zwykłych, szeregowych członków Kościoła nie mogą przyjść objawienia. Nie jest też powiedziane, że objawienia nie mogą wcale przyjść przez osoby spoza Kościoła. Dla mnie takim symbolem, że może tak być, jest historia Lamanity Samuela. Jest to historia z Księgi Mormona. Objawione zostaje rychłe przyjście Mesjasza do Nefitów ustami Samuela, który należy do Lamanitów, którzy nie wierzą w ogóle w Boga Izraela. To jest bardzo interesujące. Zresztą Biblia notowuje podobne historie. Jezus mówi o pewnym Rzymianinie. Zaprawdę powiadam wam, takiej wiary nie widziałem w Izraelu. To, że ktoś jest narodem wybranym, to, że my jako Mormoni uważamy siebie za Kościół, który ma pełnię narzędzi zbawiania ludzkości, wcale nie znaczy, że będziemy w tym najskuteczniejsi. Absolutnie nie. To świadczy tylko o tym, że powinniśmy się czuć zmotywowani, żeby wykonywać jak najlepszą robotę. I tyle. A czas pokaże. Natomiast wracając już konkretnie do tego, jak odnosimy się do strzeżcie się fałszywych proroków, po prostu baczność. Baczność. Fałszywe nauki mogą paść z ust, czasami przypadkiem, zupełnym przypadkiem, z ust ludzi, którzy są powołani na proroków. Przykładem, świetnym przykładem są niektóre wypowiedzi Brighama Younga. Muszę też powiedzieć zupełnie pokornie, że ja osobiście, jeżeli chodzi o poglądy Brighama Younga, wiele sam jemu to zawdzięczam. Znam jego poglądy dość dobrze, znam jego teksty, z większością się nie zgadzam, nie jestem w stanie ich czytać i między nimi nagle pojawiają się takie piękne, piękne, kojące słowa, kojące duchowe słowa. Strzeżcie się fałszywych proroków, tak, strzeżcie się ich cały czas, dlatego że nawet z ust wybrańca Bożego może paść bzdura. Dlaczego? Dlatego, że wybrańc Boży jest człowiekiem, pozostaje człowiekiem. Tak? A wśród wszystkich bzdur, które powiedział Brigham Young, jak mówię, czasami mnie zęby bolą, jak muszę czytać jego teksty. Pada pewnego dnia takie zdanie, które on powiedział do grupy wyznawców. Wiecie co? Jak nachodzi was jakaś zła myśl na wasz temat, że jesteście nie tacy, że jesteście nic nie warci, to powiedzcie tej myśli, idźże do diabła, bo stamtąd przyszłaś. Fajne. Myślę, że nasze poznanie jest cząstkowe i trochę tak jak w tej przypowieści o ślepych i słoniu. Myślę, że jedni dotykają słonia po nodze i mówią, że jest gruby, twarda skóra. Inni dotykają go gdzieś w trąbie, mówią, że jest miękki, delikatny, chudy w dotyku, a inni jeszcze za ogon go dotykają, mówią, że jest włochaty. I każdy ma rację. Tak. I każdy ma rację. To co, następne pytanie? Oczywiście.